565 referuje Łukasz Kubiak. Tak jest. Projekt w sprawie opinii dotyczącej wydania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ulicy Zbigniewa Wąsowicza 11. Zgodnie z pisem. Paragraf pierwszy. Opinię pozytywnie wydanie zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych w kategorii BC, to jest o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18%. Oprócz piwa, a po 18% w sklepie spożywczo-przemysłowym zlokalizowanym zgodnie z kodem rozporządzenia. Paragraf drugi. Uchwała przeciwko do podjęcia. W uzasadnieniu sprzedaż alkoholu w wyżej wymienionym punkcie prowadzona jest od wielu lat i nie budzi większych zastrzeżeń wśród mieszkańców. Czy ktoś z Państwa radni kładzie pytania do projektu uchwały? Proszę. Ja mam pytanie odnośnie projektu uchwały. Na jakiej zasadzie właśnie my mamy opiniować tutaj te zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych? Znaczy, chodzi mi o to, dlaczego akurat procedujemy ten sklep, a nie procedowaliśmy żadnych innych sklepów, które w trakcie kadencji były otwierane. Chodzi o odległość do obiektu, który jest wymieniony w ustawie, która jest poniżej, w tym przypadku jest to stadion Krakowi i wtedy chyba jest konieczna nasz dodatkowa ochrona. Jest w tym sklepie jest prowadzone sprzedaż alkoholu? Nie, jest prowadzona. W tej kadencji już podejmowaliśmy jednak uchwałę dwa razy. Szanowni Państwo, na odnowienie. Tu jest odnowienie koncesji, w związku z tym, że ten sklep sprzedaje, łamiąc jakby odległość od obiektu sportowego i to już będziemy proszeni o to opiniowanie. Może do tego dwa lata, czy do roku. Czy jeszcze jakieś pytania i uwagi do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta.